Była duża polityka. Chcę powiedzieć, można znaleźć w internecie. Jaroszewicz uwielbiał mnie w ogóle. Gierek. Słuchajcie, to były dobre. Ja byłem żartownisiem, więc zresztą z Mieczysławem. A Gierek jak taktyki nas uczył? Gierek nas taktyki uczył. Mówi, wiecie, jak żeby ograć przeciwnika, to trzeba wtedy, kiedy oni będą pili, to wy atakujcie. No to. No i potem po powrocie z Igrzysk Olimpijskich idziemy do niego. Ja mówię, dziękujemy towarzyszu, pierwszy sekretarz, bo nie można było inaczej się zwracać. Inaczej nie wolno było. Bo zaraz tam stali i zwracali uwagę. Tak, nie zwracaliśmy uwagi. Wzięliśmy sobie głęboko do serca te rady i taktykę towarzysza sekretarza. No i udało się, zdobyliśmy dwa medale. On mówi tak. Tak powiedział, udało się. No. Ja pamiętam te słowa, jak on mówi. Udało się. Ale pamiętam, jak dzisiaj ciepło, maj się już rozpoczyna, wszystko, bo to zawsze przed wyścigiem pokoju. No i on mnie zawsze tak za ręce łapał, bo kilka razy u Jaroszewicza byłem i on mówi, widzisz, Tadeusz, mówi, na 1 maja to u nas jest pięknie, słonecznie. A ja mówię, a u nas na Boże Ciało to też jest pięknie, słonecznie. A on mówi, tak, na też jest, mówi, nie? A ja mówię, u nas na Boże Ciało to też, mówi, jest ciepło, słonecznie. To oni lubili, że ja po prostu tak luźno rozmawiałem. Także takie historie były. Jak wróciłem z wyścigu pokoju, wygrałem rzeczywiście te 100 tysięcy złotych, ten puchar, on mi go wręczył zresztą. No i siedziałem obok niego. Ten stół tam babił, te wszystkie żandarowskie, te wszystkie ci panowie wtedy, nie? Siedzieli. No i od nas kierownik ekipy, wszystko. No i on mi dał tą kopertę, ale mówię, coś ta koperta, mówię, cholera, tak mało tych pieniędzy, 100 tysięcy, to powinna być taka gruba, nie? No ale nic, no tam gadają, a ja tak powolutku, jak siedziałem koło niego, tak siedzę, jej tam powoli tą kopertę na dół, tyk, i tak zacząłem tam zaglądać, zaczęliśmy, nie? On mnie tak złapał za rękę i mówi, Tadeuszu, to z Mennicy przywieźli, rzeczywiście blaszki były, nowiuteńkie, pachniały. Te pieniążki. Mówi, jest to 100 tysięcy. No ale to tak, no takie młodzieńcze były nasze spotkania z tymi politykami. No i podchodzi redaktor Bogdan Tuszyński do Ochaba. Był taki Edward Ochab. I do niego się zwraca, mówi, panie przewodniczący. A on mówi, nie panie, tylko towarzyszu. No to on, jeszcze raz, towarzyszu, pierwszy sekretarzu, co towarzysz sądzi, kto dzisiaj będzie zwycięzcą tego etapu? A on mówi, daj Boże, żeby Polak wygrał. Daj Boże. Tu towarzyszy, a tu daj Boże. Były takie, na przykład jak ja jechałem wyścig w pokoju, kiedy byłem liderem 11 etapów. No i byłem pewny, że go wygrywam, a tu nagle zmiana musiała nastąpić, bo ja byłem wojskowy, czyli reprezentowałem klub WKS Flota Gdynia, a marszałkiem Sejmu był Stanisław Gucwa, a pozostali zawodnicy reprezentowali LZS, Ludowe Zespoły Sportowe. No i zadzwonił, on powiedział, że jak to, Armieniec ma wygrać, niech wygra ktoś z grupy ludowców. No i Szozda wygrał wyścig pokoju, co ja bym się w życiu teraz, to bym się nie poddał. Ale wtedy młody człowiek, to mi się wydawało, że ja w następnym roku może wygram. No nie udało mi się wygrać, bo musiałem czekać parę sezonów i w 77 roku byłem trzeci na wyścigu pokoju. No ale zwycięstwo przeszło koło nosa, w sensie tym, że Polak, Szozda. No ale taki prykas przyszedł, tak? Że niestety ja się musiałem poddać i ja byłem żartowni lubiany przez cały peleton. Bo lider to musi być taki kochany, lubiany, wiesz, lider to jest tak, że musi dać tobie się napić, tobie coś dać zjeść, lider musi poklepać, albo koło czasami, wiesz, zrobić lukę, jak wiatr wiał nieraz, różnie tam było. I proszę sobie wyobrazić, cały peleton normalnie zgłupiał. Lider nie goni ucieczki, lider nie robi żadnej roboty,
podjechał tam grupa, gdzie przewraca się cała klasyfikacja. Ale to ja wiedziałem o tym, ale nie mogę im mówić. Oni podjeżdżali, czy Anglicy, czy Holendrzy, Belgowie, Włosi. Dlaczego? Pukła, patrawaj. Ja mówię, no, patrawaj, mal mówię, słaby, mocny, tego. Wiem, no musiałem coś odpowiadać. A tu chodziło o to, że no musiał ten Szosna przejść po prostu mnie, no i Szosna wygrał wyścig pokoju. No ale takie są historie głębsze. No różnie by. Mili Państwo, my różne rzeczy robiliśmy. Też mieliśmy takie, można mówić o tym po latach. Myśmy też kiedyś na jednym z etapów wyścigu pokoju przychodzi do mnie, ja byłem taki facet, który trzymał też i kasiorę. No i przychodzi do mnie prezes Czech i mówi do mnie tak. Tadzio, no mówi, no 30 cyklistyka, my nie wygraliśmy etapu. Ja mówię, no dobrze, to pomyślimy coś, pomożemy. No i zrobiliśmy ten ukłon dla Czechów, gdzie tam Szosna nawet lekko przyhamował na finiszu, żeby tam Bartoniczek wygrał etap. I było to zdjęcie złapane na fotce. No takie różne rzeczy były, ale my rozdawaliśmy karty. Byliśmy bardzo mocni, przede wszystkim bardzo mocni. Byliśmy zawodnikami, którzy w lewo, w prawo widzieliśmy wszystko jeden drugiego. No i dlatego tak było, że bawiliście się Państwo w radiu, w telewizji, a myśmy tam dokazywali na wyścigu pokoju. Zobaczmy.